Witam Was wszystkich serdecznie, z tej strony Król Żółci. Mamy bardzo ciekawe wieści z Fuchladaru. Pierwsze zdjęcia, mianowicie Rosjan z okolic centrum wioski. Mamy też potwierdzone zdobycie wszystkich kopalni wokół tej pozycji, a także potwierdzone zresztą przez blogerów ukraińskich odwrót obrońców z tej miejscowości. Tak naprawdę można więc już mówić o upadku Fuchladaru, który to bronił się przed rosyjskimi atakami przez ostatnie 2 lata. I o ile można Ukraińców lubić lub też nie lubić, no to trzeba przyznać, że tutejsze wojska stawiły zacięty opór. Na tę chwilę część jednostek ukraińskich próbuje uciec z tego Fuchladaru właśnie przez pola. Wiadomo, części się to uda, części nie, ciężki sprzęt na pewno zostawią. Nawet w ostatnich swoich dniach Fuchladar nie jest pozycją łatwą do zajęcia. I to nawet gdy większość pierwotnych obrońców została wysłana gdzie indziej i zastąpiona jednostkami gorszego sortu. Trochę na północ, bo w okolicach Pokrowska Rosjanie zajęli żołanie drugoje, to jest wioską na wschód od niedawno zajętego Chirnyka. Rosjanie cały czas prą tutaj na południe, na tej chwili omijając sam Pokrowsk, do którego Ukraińcom udało się dosłać posiłki. Wygląda na to, że dowództwo rosyjskie w tym miejscu na tę chwilę woli iść po linii najmniejszego oporu i próbuje wprowadzić odrobinę takiej wojny, powiedzmy, manewrowej. Rosjanom udało się również zniszczyć statek przewożący Ukraińcom amunicję. Na tę chwilę naprawdę nie rozumiem, dlaczego ktoś z Zachodu chce jeszcze transportować cokolwiek do tego kraju drogą morską. Jeśli chodzi o walkę na Morzu Czarnym, to Rosja szykuje się na kolejne ostrzały mostu krymskiego. W pobliżu Cieśniny Kerczeńskiej bowiem budowane są bunkry do rozmieszczenia systemów obrony przeciwlotniczej. Co prawda, no, w momencie otrzymania informacji o nadlatującym pocisku, system musi najpierw wyjechać z bunkra, choć biorąc pod uwagę, jak daleka następuje ostrzał, plus fakt, że to są w większości pociski na nieprzekraczające bariery dźwięku, sprawiają, że to nie jest koniec końców aż tak duży problem, jakby się mogło wydawać. No a zdecydowanie zwiększa to żywotność tego typu sprzętu, zwłaszcza w obliczu nieustannych ataków dronowych. W Zaporożu Rosjanie z kolei po raz pierwszy użyli bomb kierowanych do ataku na cele w mieście. Konkretnie to na znajdującą się tam stację elektroenergetyczną. I nie jest to nie wiadomo co, biorąc pod uwagę, no, że NATO stosuje w ten sposób bomby od lat 30 przynajmniej, ale jak na warunki rosyjskie, no to jest to jakiś postęp. Ostatnio Rosjanie w głupi sposób potracili trochę rakiet przeznaczonych do niszczenia infrastruktury energetycznej, no to teraz muszą trochę pokombinować. No ale jak to mówią, potrzeba matką wynalazku. Zełenski rozpoczął swoją podróż po Ameryce. Co ciekawe, zaczęła się ona dosyć dziwnie, bo od wizyty w fabryce amunicji w Pensylwanii. Wiadomo, amunicja ta idzie na Ukrainę i tak dalej, ale jednak to jest fabryka amerykańska, a Zełenski jest z innego kraju, więc jeżeli po zakładzie nie oprowadza go Biden, no to generalnie w normalnych warunkach nic go to nie powinno obchodzić. Produkcja zbrojeniowa to generalnie, no, są wewnętrzne sprawy danego kraju i to takie jedne z najwewnętrzniejszych, że się tak wyraża. Zwłaszcza, że ta wizyta miała nawet na swój sposób, no nie wiem, charakter gospodarski, no bo Włodek nawet rozmawiał z pracownikami fabryki, no zupełnie jakby to on był prezydentem tego kraju. No ale wiemy, gdzie oni wszyscy mają protokoły dyplomatyczne. W każdym bądź razie, oprócz spotkania się z kandydatami na prezydentów, ma Zełenski jeszcze wypowiedzieć się tutaj na forum ONZ-u w Nowym Jorku, no i przedstawić już oficjalnie ten swój plan zwycięstwa. A cała jego wizyta to ma łącznie trwać tydzień. Przy okazji wyborów Zełenski zaatakował kandydata na wiceprezydenta Republikanów, J.D. Vansa, który sprzeciwia się finansowaniu wojny na Ukrainie. Wiadomo, samego Trumpa zaatakować już na tę chwilę
No jednak nie może, bo to kandydat na prezydenta. Już wcześniej próbował i nie kończyło się to za dobrze. No ale wiceprezydent to jednak troszeczkę niższa liga. No ale trzeba pamiętać, że startują niejako razem, zatem no ta krytyka polityki Vansa to tak naprawdę również jest krytyka polityki Trumpa, tylko odrobinę bardziej zaowalowana. Przy okazji do Stanów wybrał się i również nasz sługa narodu, czyli Andrzej Duda, i miał zamiar spotkać się z Donaldem Trumpem, wielkim przyjacielem. W końcu kiedyś, jak przyjechał, to nawet powiedział America loves Poland, czy coś takiego. No najwidoczniej już nie za bardzo, bo kandydat republikanów odmówił po prostu spotkania. Teoretycznie, biorąc pod uwagę, że Polska to jeden z najbardziej pro-trumpowskich krajów, to można by powiedzieć, że mogło mu się to nawet opłacać. No chyba, że jego polityką jest na przykład generalnie odcięcie się od Europy. Wtedy jakie poglądy ma ten słowiański podludź już nie ma znaczenia. A wszystko wskazuje na to, że do tego koniec końców będzie zmierzać polityka Donalda. Choć z drugiej strony, o ile ta nasza wizyta ma być powiedzmy też taką odpowiedzią na spotkanie Bidena w poprzednich latach z jeszcze wtedy opozycją parlamentarną, no to umówmy się, że takie wizyty do opozycyjnych kandydatów raczej nie są w dobrym tonie, zwłaszcza no przed samymi wyborami. Więc o ile to jest dla naszych mocny, zimny prysznic, to trzeba też powiedzieć, że zasłużony. Z Zełenskim Trump, z tego co wiem, też się nie spotkał i akurat za to trzeba go szanować. Tak jeszcze a propos Trumpa, to w ogóle FBI zrobiło bardzo ciekawą sztuczkę z zamachowcem na prezydenta. Mianowicie opublikowali jego manifest. A manifest ten zawiera ofertę wynagrodzenia dla tego, kto dokończy robotę. Konkretnie to mówiąc 150 tysięcy dolarów. Co ciekawe, sam zamachowiec nie ma konta w banku, już nie mówiąc, no, że siedzi w więzieniu, więc trochę trudno, żeby on sam taką opłatę uiścił. A zazwyczaj służby ukrywają wszelkiego rodzaju manifesty i tak dalej przed opinią publiczną, gdyż jak same twierdzą, mogą one prowadzić do naśladownictwa. No, przykładając tę logikę do tego przypadku, no to otrzymujemy dowód na to, kto za tym tak naprawdę wszystkim stoi. No na tę chwilę niektórzy ludzie już są tak zdesperowani, że liczą rzeczywiście na jakiegoś samotnego wilka, który będzie na tyle głupi, by się skusić na rzekomą ofertę, ale jednocześnie na tyle inteligentny, by móc taką operację wykonać. Jest w tym wszystkim nawet, powiedzmy, jakaś metoda, no bo teraz dochodzi nam tutaj zwyczajnie aspekt nieobliczalności. Ale to też psuje, lekko mówiąc, klimat polityczny w Stanach i przede wszystkim no, wprowadza gigantyczny chaos. Bo nawet jakby teraz jedni z drugimi się, powiedzmy, dogadali i Trump się magicznie stał swoim, no to ta oferta już poszła w eter i służby nawet nie mają za specjalnie co z tym teraz zrobić. W Parlamencie Europejskim wygłaszał przemówienie Grzegorz Braun. W zasadzie to chciał wygłosić przemówienie na temat konieczności pokojowego rozwiązania konfliktu na Ukrainie. Oczywiście został mu wyłączony mikrofon. Co ciekawe, został pouczony, że to, co gada, jest szkodliwe, bo w Rosji nie ma wolności wypowiedzi. No cóż, wyłączanie mikrofonu osobom, których nie lubimy, to też nie jest zbytni przejaw wolności wypowiedzi. Choć widać po tego typu zachowaniu na pewno taką nerwowość w tym Parlamencie Europejskim. Bo na tę chwilę to w zasadzie konieczność negocjacji z Rosją to jest taka tajemnica Poliszynela. No tylko nikt nie ma odwagi, by o tym powiedzieć głośno. A już teraz wykorzystywanie tego typu konieczności przez alternatywnych, że tak to powiem, polityków, no to jest mokry sen europejskiego establishmentu. Przy okazji Rosja zapowiedziała, że nie weźmie udziału w najbliższym szczycie pokojowym Załańskiego. W sumie bardzo dobrze, bo ile formalnie rosyjska delegacja została tam zaproszona, no to po tonach wypowiedzi no naszych polityków widać, że nie są zainteresowani żadnymi rozmowami pokojowymi.
co by móc zamknąć usta krytykom i dalej eskalować konflikt. A propos eskalacji, to do największych eskalatorów oprócz Wielkiej Brytanii można zaliczyć teraz też, co ciekawe, Danię. Bo premier tego kraju, Mette Frederiksen, wezwała już nawet wszystkie kraje Unii Europejskiej do całkowitego zrezygnowania z polityki czerwonych linii. Oczywiście w celu promocji pokoju w Europie. Tylko to trochę zastanawiające, dlaczego to akurat Dania. Odnośnie eskalacji znalazłem też ciekawy artykuł w The Times. No, The Times to są Brytole, więc trzeba to wszystko brać z pewną dozą ostrożności. Jednakże według gazety część zachodnich polityków ma dać nieformalną zgodę na wystrzeliwanie rakiet na terytorium Rosji. Oczywiście bez formalnego zatwierdzenia tego pomysłu. Na czele mają być tutaj sami Brytole. Znalazłem też inny artykuł odnośnie ostatnich relacji brytyjsko-amerykańskich, gdzie z kolei według autora Wielka Brytania niejako przejęła w pewien sposób kontrolę nad amerykańską polityką zagraniczną. Może to trochę brzmi kuriozalnie, ale trzeba pamiętać, z jakim rządem mamy teraz w Ameryce do czynienia. A Brytole są zdesperowani, nie biorą jeńców, a być inteligentniejszym od Blinkena czy Bidena to też żaden problem. Plus Brytole mają sojuszników w postaci Izraela, który też chce wepchnąć USA do wojny, no i cały kompleks militarno-przemysłowy w samych Stanach. W sumie to by mogło wyjaśnić, dlaczego ostatnio Amerykanie o Ukrainie wypowiadają się wszędzie w tandemie z Brytolami. Oczywiście samej armii się to niezbyt podoba. I podobno mają nawet podejmować pewne środki zaradcze. Przykładowo 9. szef Centralnego Sztabu, który wbrew nazwie jest odpowiedzialny za wojska amerykańskie na Bliskim Wschodzie, odwiedził Izrael i ogłosił nową politykę. Według niej, jeżeli Izrael zaatakuje Liban, no to to jest ich problem. I ja to szczerze mówiąc trochę przeoczyłem, jakby nie patrzeć, no to też nie jest minister ani nic w tym stylu. Nawet teoretycznie ta nowa polityka może być więc w każdej chwili odwołana przez górę. No jednakże jest to też pewien wyraz, powiedzmy, sprzeciwu ze strony samej armii amerykańskiej. Podobnie też można traktować ostatnio sprzeczne sygnały samego Bidena odnośnie pocisków ukraińskich. Wystrzeliwanie ich bez żadnego trybu to by była nie tylko gigantyczna eskalacja, no ale również i porażka samego amerykańskiego establishmentu, no w tym sensie, że polityka tego rzekomo największego mocarstwa na świecie zależy na tę chwilę tak naprawdę tylko od czynników zewnętrznych. Unia Europejska na tę chwilę planuje pożyczkę dla Ukrainy w wysokości 35 miliardów dolarów. Oczywiście ma być podżyrowana przez fundusze zamrożone rosyjskie. Czyli świry dalej jadą z tematem. Póki co udało im się wysłać odsetki, więc to daje im jakąś nadzieję na dalszy postęp. A umówmy się, nagroda jest w tym przypadku gigantyczna, bo prawie 300 miliardów dolarów. Hezbollah w końcu odpowiedział po części na ostatnie ataki Izraela. Co ciekawe, głównym celem ataku nie było wcale wojsko, ale biuro zarządu największej firmy zbrojeniowej w tym kraju, Rafael Systems. Choć zaatakowano jeszcze kilka baz zarówno w stolicy, jak i w Hajfie, na tę chwilę danych o stratach brak. No natomiast sytuacja zaognia się jeszcze bardziej. Chiny nakazały swoim obywatelom natychmiastowe opuszczenie kraju. Syria dała natomiast Palestyńczykom prawo do prowadzenia działań wojennych ze swojego terytorium. O wsparciu w walkach na lądzie mówi na tę chwilę już nawet Jemen. A żeby nie było za spokojnie, to izraelska armia zajęła budynek Al Jazeera na zachodnim brzegu i aresztowała wszystkich dziennikarzy. No i już nie mówiąc oczywiście o tym, że Izrael odpowiedział na palestyńską odpowiedź kolejnymi bombardowaniami. Tym razem nie chwalą się nawet, jakichś to elitarnych generałów nie pozabijali, no to są już ataki mniej precyzyjne nawet na ich mniejsze standardy. Walą już wszędzie, w przedszkola, szpitale, normalnie wszystko jak w Gazie.
Z tym, że tutaj akurat Hezbollah ma czym odpowiedzieć. Tysiące ludzi opuszcza południowy Liban. Przy takiej intensywności ostrzału, no to trudno tu mówić o czymś innym niż o przygotowaniu do formalnej inwazji. Przy okazji w Niemczech wybuchła kolejna demonstracja przeciw polityce proizraelskiej w tym kraju. I tym razem Niemcy przeszli sami siebie, bo sieć obiegł jeden film z tej demonstracji, gdzie policja w brutalny sposób aresztuje 10-latka za trzymanie palestyńskiej flagi. Dzieci w takim wieku nawet nie podlegają pod kodeks karny, jaki więc sens ma taki cyrk? Oczywiście oprócz straumatyzowania dzieciaka, które raczej nie zapała po tym miłością do niemieckiego rządu. Macron po utworzeniu nowego rządu z kolei u siebie znowu pojawił się w polityce międzynarodowej. I tym razem wezwał do stworzenia nowego porządku świata. Co najciekawsze, to z tej jego wypowiedzi nawet niespecjalnie można się dowiedzieć, co on tak naprawdę ma tutaj na myśli. No można mieć wrażenie, że w sposób wyjątkowo skomplikowany, ale jednak ma tu na myśli usamodzielnienie się Europy i wyjście spod buta USA. Oczywiście, no wiadomo, on jedno mówi, drugie robi, ale widać, że on ma jednak pewne ambicje, no w przeciwieństwie do takiego Scholza. A w obliczu słabnącej pozycji Ameryki może uda mu się naprawdę usamodzielnić. Jeżeli ta teoria, że Brytyjczykom udało się rzeczywiście namieszać w amerykańskim Deep State jest prawdą, no to oznacza, że jest on w tej chwili słaby jak nigdy. A biorąc pod uwagę nową wojnę na Bliskim Wschodzie, na horyzoncie plus prawdopodobne zwycięstwo Trumpa, a umówmy się, jemu wtedy nie popuszczą, nawet jak zostanie prezydentem, będą mu kłody pod nogi rzucać, a to też zwiększa ogólną niestabilność kraju, no generalnie w najbliższym czasie Ameryka silniejsza nie będzie. Więc taka zmiana, powiedzmy, stron może być dla Francji przydatna. A o ile ja Macrona, no jako człowieka nie za bardzo lubię, to jednak takiego pewnego specyficznego, no ale jednak sprytu mu odmówić nie można. Jeśli te filmy są dla Was przydatne, zostawcie łapkę, subskrypcję, bo to mi pomaga w rozwoju kanału. Jeśli chcecie wesprzeć mnie finansowo, zapraszam na moją zbiórkę na stronie www.buycoffee.to. A jeżeli macie własne przemyślenia, to komentarze są Wasze. Dziękuję.